przytyk utracił prawa miejskie w 1869 roku na mocy ukazu carskiego. Teraz pojawia się szansa na ich odzyskanie. Od dłuższego czasu zastanawialiśmy się, czy to teraz dobry moment, aby te prawa miejskie przywracać. Ostatnio właśnie skierował do nas takowe zapytanie wojewoda mazowiecki, czy jesteśmy tym zainteresowani. I na ostatniej sesji budżetowej Rady Gminy radni postanowili tak naprawdę zobowiązać wójta, poprosić wójta o to, aby ten wniosek został złożony, co będzie też przyczyną do takich rozmów z mieszkańcami. Po ogłoszeniu zamiaru starania się o odzyskanie praw miejskich pojawiły się komentarze mieszkańców, którzy obawiają się, że może to oznaczać wzrost podatków. Wójt uspokaja, że nie ma to żadnego związku. Nie ma takiego ryzyka, bo o podatkach w każdym samorządzie, czy w mieście, czy na wsi decyduje rada. Czy to rada miasta, czy to rada gminy. Więc paradoksalnie można też się zastanawiać, czy nie będzie obniżek podatków, bo jeżeli radni tak zdecydują, to no, może tak się zadziać. To nie ma żadnego wpływu absolutnie na podatki, a nawet taki może mały pozytyw, albo i duży, będziemy mogli też korzystać ze środków dedykowanych dla miasta. Przytyk to nie jedyna miejscowość w regionie, która zamierza ubiegać się o odzyskanie praw miejskich. Podobny zamiar zgłosił Marian Kmieciak, wójt gminy Odrzywu. Stwierdziliśmy, że w takiej sytuacji to warto podjąć ten temat i złożymy taki wniosek. No, Odrzywów w tej chwili to jest miejscowością, która no małą, 1200 osób mieszka tutaj, w gminie prawie 4000. Ale dla nas to będzie jakiś splendor, no i jakaś tam promocja. Gminy mają czas na złożenie wniosku do 15 stycznia. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie konsultacji społecznych, a następnie złożenie kompletu dokumentów do MSWiA. Ostateczną decyzję podejmuje Rada Ministrów.